Fach w ręku. Nauczanie domowe. 26 maja. Dzieje apostolskie, rozdział 18, wersety od 1 do 8. Paweł opuścił Atenę i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się wyrobem namiotów. A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. Od tej chwili pójdę do pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego czciciela Boga imieniem Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana z całym swym domem. Wielu też słuchaczy koryńskich uwierzyło i przyjęło wiarę i chrzest. Paweł przyłączył się do Akwili, który był wytwórcą namiotów. Zatem podjął pracę kaletnika, szewca i krawca. Wyrabiał namioty i kilimki, zasłony i maty. Praca ta polegała na tym, że rzemieślnicy najpierw wyrabiali pasy z koziej lub wielbłądziej skóry, a następnie łączyli je w większe płachty. Inne namioty wyrabiano z lnianej tkaniny. Te lniane namioty często też rozpinano na dziedzińcach domów, by je ocienić. Technika pracy polegała więc na przycinaniu i zszywaniu materiałów o odpowiednim wymiarze i kształcie. I Paweł to potrafił. Czytamy, że przez cały tydzień Paweł pracuje, a w szabat dyskutuje. Ale potem, kiedy przychodzi taka możliwość, bo pojawiają się Sylas i Tymoteusz, Paweł przechodzi na pełen etat głoszenia Ewangelii. Można powiedzieć, że w tych wydarzeniach koryńskich przeważa w Pawle pasja głoszenia nad zdolnościami i zajęciami zawodowymi. I tak powinno być. Każdy, kto głosi Ewangelię, powinien mieć w ręku fach. Powinien umieć pracować, utrzymywać się, zarabiać. Ale pasja głoszenia Ewangelii powinna być większa niż zdolności, niż umiejętności i dotychczasowe zajęcie zawodowe. Jak widać, to jest zdrowy układ. Kiedy ktoś rozumie, czuje i to tak przeżywa, że pasja głoszenia jest dużo większa, to ona przeważa. Nie chodzi o to, że ktoś nie umie nic innego robić, no więc zajmuje się pobożnymi rzeczami. Wprost przeciwnie. To właśnie dzięki tej pasji głoszenia Ewangelii inne sprawy, inne zajęcia odchodzą na bok. I wówczas też wewnątrz tego głoszącego jest zdrowa równowaga. Ta świadomość: mógłbym robić coś innego, ale nie będę robił ze względu na Boga, ze względu na Ewangelię i ze względu na głoszenie. Większość osób pracuje zawodowo i dobrze, i powinny one to robić. Ale właśnie pasja głoszenia jest tym motywem, dla którego jakąś część swojego życia, może swojej pracy, może swojego wypoczynku, poświęcają na to, aby głosić Jezusa. I ta pasja powinna być tym przedmiotem uwagi nas samych. Zadanie twoje na dzisiaj. Zapytaj się, jaka jest twoja pasja? Jak wielką jest pasją głoszenie Ewangelii? I czasami można by powiedzieć,
że gdy księża zaczynają zajmować się sprawami drugorzędnymi, to może być sygnał, że słabnie zapał ewangelizacyjny. Więc i księża też powinni zadać sobie to pytanie, jaki on jest we mnie. Czy jest silniejszy od wszystkich innych zainteresowań, pasji? Zadanie dla każdego z nas. Określ siłę Twojej pasji w głoszeniu Ewangelii. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.